Cześć, witajcie, ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl. Wspólnie z moją dziewczyną Patrycją pojechaliśmy sobie na tydzień wypoczynku do Karpacza, jednakże z uwagi na fakt, że w tym mieście oraz okolicznych miejscowościach niegdyś funkcjonowało górnictwo kruszcowe, postanowiliśmy poświęcić jeden dzień na szwendanie się po okolicznych sztolniach. No i w tym filmie chciałbym Wam pokazać niewielki, aczkolwiek na swój sposób ciekawy obiekt, a mianowicie sztolnia na górze Grabowiec. I tak słowem wstępu zaczniemy od tego miejsca, w zasadzie od tego obiektu, ponieważ po części jest on związany z naszą sztolnią, a ten obiekt to niegdyś było schronisko. Schronisko, które zostało otwarte w roku 1912 i funkcjonowało mniej więcej do wybuchu II wojny światowej. I jeżeli mówimy już o tym schronisku, to warto oczywiście napomnieć o tym, że krążą takie historie, takie legendy, że tym miejscem było zainteresowane SS, ponieważ gdzieś tutaj w okolicy znajdują się jakieś podziemia i nie mam tutaj na myśli naszej sztolni, ale jakieś podziemia wybetonowane, no to oczywiście pojawia się wątek niemiecki, jakoby SS-mani mieli tutaj ukrywać jakieś skarby, jakieś dzieła sztuki, być może prowadzić jakieś badania, tak? Ale oczywiście to wszystko można moim zdaniem wpleść między bajki, ale myślę, że taki akcent nieco mityczny warto by było o nim tutaj po prostu wspomnieć. Po II wojnie światowej obiekt zaczął popadać w ruinę, ale został przejęty przez władze polskie i otworzono tutaj prewentorium gruźlicze dla dzieci, które funkcjonowało do końca lat 80. A po latach 80. obiekt, no jak widać, popadł całkowicie w ruinę, no i jego stan jest, jaki widzicie. Teraz podejdziemy sobie do sztolni, ponieważ są dwie teorie odnośnie jej przeznaczenia. Pierwsza, oczywiście wydobywanie jakiegoś srebra, magnezytu, czy też innych po prostu materiałów potrzebnych do funkcjonowania przemysłu, czy też po prostu czegokolwiek innego. Druga natomiast teoria jest taka, że jest to typowa sztolnia wodna, która zasilała właśnie dawne schronisko. Co by nie było, idziemy szukać sztolni. Wyprawy Leona wspiera marka Fenix. Wyprawę Leona zabezpiecza firma Atpla, dystrybutor marki Cederoth. Znajdujemy się już przy wejściu do sztolni w górze Grabowiec, z której wieje przyjemny chłód zimnego powietrza. Zanim wejdziemy do środka, oczywiście informuję, że jesteśmy wyposażeni w detektor wielogazowy, który będzie trzymała Patrycja. Ponadto, jako ciekawostkę, aniżeli zabezpieczenie, posiadamy detektor mierzący poziom promieniowania, ponieważ w takich informacjach, które gdzieś tam pojawiają się w różnego rodzaju postach, publikacjach, na różnego rodzaju blogach, możemy dowiedzieć się, że tutaj w okolicy jest podwyższony poziom promieniowania, a więc być może były prowadzone tutaj jakieś prace związane z uranem, co jest oczywiście kompletną bzdurą. Tak samo jak bzdurą jest informacja, jakoby w tej okolicy mityczni naziści mieli schować jakieś skarby. Sztolnia, tak jak wspominałem wcześniej, pełniła dwie funkcje, bądź też jedną z tych dwóch, a mianowicie albo była to sztolnia wydobywcza, która w późniejszych latach została zaadaptowana na sztolnię wodną, a więc taką, której zadaniem było gromadzenie wody na cele wodociągowe, bądź też od razu powstała ona jako ujęcie wody, chociażby dla tego schroniska, przy którym przed chwilą się znajdowaliśmy. Tak czy inaczej, co by się nie działo, wchodzimy do środka i pokażę Wam, jak ten obiekt wygląda pod ziemią. To, co jako pierwsze rzuca nam się oczy w tym obiekcie, to oczywiście ten piękny, kamienny portal wejściowy, który jest no, niezbyt charakterystyczny dla sztolni poszukiwawczych, a więc już sam fakt jego istnienia każe nam sugerować, że sztolnia w późniejszych latach była adaptowana na cele wodociągowe. A więc wejdziemy sobie teraz do środka i pokażę Wam kolejne cechy, które nam no, świadczą o tym, że ten obiekt pełnił inną funkcję niż sztolnię wydobywczą, no a przynajmniej w tych latach późniejszych. A mam tutaj na myśli oczywiście lewy oraz prawy ocios oraz także strop, a więc ten początkowy fragment mamy w pełni obetonowany. Natomiast tutaj od tych kolejnych metrów, powiedzmy, że od metra szóstego, sztolnia biegnie nam już w takiej litej skale, no i widać, że ona jest znacznie mniejszych rozmiarów. A więc co? Idziemy dalej, tak? Ja tylko sobie odpalę światło. No i trzeba uważać oczywiście na głowę, ponieważ tutaj wysokość tej sztolni to już nie jest jeden leon, tylko bardziej takie 0,7 leona. Jakieś zwierzątko nam prawą stroną pomyka, prawdopodobnie jakaś żabka.
gdzie niegdzie dosyć mocno infiltruje nam woda, co oczywiście jest jak najbardziej rzeczą pożądaną, jeżeli mówimy o sztolniach wodnych, no bo w końcu zadaniem takiej sztolni było zbieranie tej wody, która przesiąka nam ze stropu. Sztolnia okresowo oczywiście jest zalewana, tej wody jest więcej. No my akurat trafiliśmy na taki okres, gdzie tej wody jest mniej, aczkolwiek z tego co widzę, to tam w głębi tego wyrobiska, no tej wody troszeczkę nam się nazbierało. Obieg jest niewielki, dlatego też niesie nam się dosyć mocne echo. Myślę, że tu jest 30-40 metrów do przejścia max, ale mówię, na swój sposób ta sztolnia jest naprawdę bardzo ciekawa. Na spągu mijamy bele takie drewniane, aczkolwiek wątpię, żeby obiekt ten posiadał obudowę górniczą, obudowę drewnianą, ponieważ ta skała, w której wykuta jest ta sztolnia, jest dosyć wytrzymała i myślę, że tutaj nie było zasadności używania obudowy górniczej. No chyba, że gdzieś tam dalej będzie jakiś inny materiał skalny i wówczas okaże się, że faktycznie ta obudowa chyba musiała przenosić te obciążenia ze stropu. Gdzieś tam na końcu, jak to się mówi, majaczy nam betonowy zbiornik, o którego istnieniu oczywiście wiedzieliśmy. Jest tam kolejna ciekawostka warta opowiedzenia. Kolejna legenda, kolejny mit, który no już lata temu został tak naprawdę wyjaśniony, ale jeżeli chcemy sobie historyjkę troszeczkę podkolorować, no to warto o tym wspomnieć. I tutaj mamy zbiornik wypełniony już krystalicznie czystą wodą. Ja może tutaj poproszę Patrycję, żeby troszeczkę podeszła i pokazała nam wodę. I myślę, że tak, Patrycja, trzymaj może ten aparat, żeby on nam się gdzieś tam nie wyślizgnął. Ale tutaj, w tamtym rogu, w prawym rogu, w zasadzie bardziej na środku, myślę, że Patrycja to łapie, a więc spokojnie, mamy do czynienia ze studnią. W zasadzie z takim okrągłą, myślę, że metrowej średnicy rurą, która biegnie nam kilka metrów w dół. No i swego czasu były takie historie, że jest to jakiś szyb górniczy, który kieruje nam się do dolnych, niedostępnych obecnie wyrobisk kopalnianych. Ale prawda jest tak naprawdę zgoła inna, ponieważ zważywszy na fakt, że ten obiekt jest niewielki, to tak naprawdę nie było żadnej konieczności bicia szybu, żeby dotrzeć do jakichś no nie wiem, bardziej wydajnych złóż, skoro nie natrafiono na nie tutaj. A więc to nie jest żaden szybik górniczy, tylko jest to faktycznie studnia, obecnie już taka chyba ocembrowana, bądź też właśnie jakaś rura wsadzona, na dnie której znajdują się zawory. A więc jest to typowe ustrojstwo hydrologiczne. Nie jest to żadne zejście do podziemi, w których miały być prowadzone jakieś prace tajemnicze, bo oczywiście taka historia również się pojawiła. Pojawiła się historia o zagadkowych, niedostępnych obecnie partiach górniczych, bądź też jakiejś podziemnej fabryce. To są takie historyjki, które oczywiście należy traktować tylko i wyłącznie jako ciekawostki, ponieważ ten obiekt jest tak niewielki tutaj w okolicy, nic ciekawego się nie działo, że nie ma to niczego wspólnego z rzeczywistością. Ten zbiornik, który znajduje się za moimi plecami od czasu do czasu, jest pusty. Zmienia nam się zwierciadło wody w zależności od stanu wód gruntowych, wód podziemnych, i niekiedy można tam do tej rury zajrzeć. Niekiedy można też troszeczkę tam w dół zejść, ale z informacji, które ja posiadam, już lata temu odbyło się tam do środka nurkowanie, udało się potwierdzić, że tam na dole mamy do czynienia z jakimiś zaworami i niczym więcej. Nie ma żadnych odnóg, nie ma niczego ciekawego. A więc ten basen, ten zbiornik jest takim no, dosyć mocnym argumentem świadczącym o tym, że sztolnia ta, przynajmniej w tych późniejszych latach, pełniła tylko i wyłącznie funkcję wodną, a więc gromadziła wodę na cele spożywcze. I tak na dobrą sprawę wycieczka w tym miejscu nam się kończy. Obiekt niewielki, może i
po części mało ciekawy z tego górniczego punktu widzenia, ale istnieje, więc myślę, że warto było go nagrać, tym bardziej, że byliśmy tutaj w okolicy. No a druga sprawa jest taka, że no, od czasu do czasu odwiedzamy sztolnie wodne, ale nigdy nie udało nam się natrafić na taki wybetonowany zbiornik na wodę. Także moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko, tak naprawdę już więcej nie mamy Wam nic do pokazania. No i jeżeli ten film się Wam spodobał, to zostawcie kciuka w górę. Zachęcam Was również do zostawienia jakiegoś komentarza. No i pamiętajcie, że w opisie pod tym filmem macie linki do moich mediów społecznościowych, do stron moich reklamodawców. No i z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego. Dziękuję.